Halo, halo, Jurkowski z tej strony ponownie. Słuchajcie, moim i waszym gościem Miła TZ. Siemano. Siema, siema, witam. Ten mikrofon, który źle trzymam jak amator, wiesz, zasłonięty prawie, że cały. Mój drogi, pierwsze pytanko, ty byłeś na poprzedniej gali, prawda? Tak, byłem. Pierwszy raz i ostatni. Pierwszy raz i nie ostatni był. No. Tak, wiem o co chodzi. I powiedz, jak wrażenia, bo chyba przyprogresowało troszeczkę to miejsce. No fakt, miejsce jest dużo większe, też trochę klimat inny, bo tam było kinowo, tak? Tu jest bardziej jak na jakiejś gali MMA, chociaż nigdy też nie byłem. Trochę bardziej oficjalnie to wygląda. Oscarowo trochę dla mnie te stoliki takie, nie? Na Willa Smitha tylko trzeba czekać. No, mi się to w sumie podoba, mam nadzieję, że też ekipowo sobie zajmiemy jakiś stolik i po prostu będziemy nim rządzić. No myślę, że kilka lóż szyderców tutaj może powstać, prawda? Tak, no na pewno. Na pewno pozdrawiamy Mielskiego, który na pewno to ogląda i tak, myślę, że tutaj... On tam ma pełną lożę na Twitchu na pewno, także pozdrawiamy. To leci live jakoś? Oczywiście. Czy... Okej, okay, no to pozdrawiamy serdecznie lożę całą. GMC Parafian za TZ jest z wami. Oczywiście. Słuchaj, troszkę muzycznie. Powiedz już w ten piątek premiera twojej płyty. Jak wiesz, jak twoje emocje na ten moment? Super, jakby mega jestem podjarany całą tą akcją, wiesz, tak naprawdę jest to najważniejszy dla mnie projekt w życiu, więc dużo emocji na nim zawarłem, a też wydaje mi się, że muzycznie się bardzo rozwinąłem, więc jestem mega zajarany tym, że w końcu będę mógł pokazać to ludziom, co nie? Jasne. Długo pracowałeś nad projektem? Wiesz co, tak... Jeśli chodzi o pisanie zwrotek, to tak naprawdę rok, może z hakiem. Jest jeden numer, który tam 3 lata ma, ale jeśli chodzi o warstwę jakby muzyczną i nagrywki, to tak naprawdę już domyślną pracę zaczęliśmy we wrześniu, jakoś w październiku. Więc w sumie dość szybko to się wydarzyło wszystko. No, także coś tego typu. Bo ty też jakby koncerty koncertami, ale wy również jesteście imprezową ekipą, nie? Jeżeli chodzi o Święty Bejs i w ogóle, i jeżdżenie, i granie. Gdzieś tam bardziej cię to jakby inspirowało do pisania kolejnych rzeczy, czy też jakby zabierało trochę czasu i wybijało cię z takiego rytmu, wiesz, pracy nad albumem? Co z jednej strony mnie trochę wybijało, z drugiej inspirowało do pisania, bo jakby jest tam taki moment na płycie, w którym jakby nie było, opisuję trochę ten moment życia w trasie i tak dalej, no bo była to duża... Życie w trasie, jakby serdecznie w jedno słowo, to jest jakby zupełnie co innego niż siedzenie w jakby, wiesz, cały czas jakby to wybija z rytmu trochę, nie? To prawda, wybija, ale też właśnie te teksty powstawały gdzieś tam w przerwach między jednym weekendem a drugim. No z grubsza jest tam mowa o właśnie poprzednim roku, ale w zasadzie 2 lata temu przez całe lato też przejeździłem. A jeśli chodzi o Święty Bejs, no to cały czas te imprezy się dzieją i będą się działy. Wiesz, jest szansa, że człowiek wpada w jakiś taki tryb grań i w zasadzie jedyne, o czym może pisać, to o tym celebrowaniu, nagraniach i odpoczynku po nich. No po prostu tak wygląda twoje życie, wiesz, na jaki rap, takie życie, nie? Taki rap, ale no jest to jakaś tam, nie wiem, 1/4 płyty może. Ale wydaje mi się, że też to wpłynęło na ten jednak ostatecznie trochę imprezowy aspekt tej płyty, ale istnieje też ten drugi, jakby bardziej jesienny, melancholijny i na rozkminkę. Jasne. A powiedz jeszcze ostatnie już pytanko i zaraz będziemy przenosić się do studia. Będziesz myślał o połączeniu tych imprez, w sensie robienia, wiesz, takiej bardziej imprezy z graniem swoich solowych koncertów po premierze, czy bardziej chcesz uderzyć w solowe koncerty, po prostu, wiesz, typowo, nie, hip-hopowo? Jak najbardziej robimy to. W zasadzie pierwszy koncert już stricte solowy mój, nie festiwalowy, jest 6 maja w Poznaniu i później after robimy w tym samym miejscu, właśnie Święto Basowy. Na drugi dzień na Elektryków 7 dzieje się ta sama akcja. No i w zasadzie będziemy się starać, żeby właśnie łączyć mój koncert z afterem Święto Basowym, bo wydaje mi się, że to się sprawdza. Mam trochę wrażenie, że nawet większy popyt jest teraz na Święty Bejs niż na moje solo rzeczy, ale no nie dziwię się, też długo nie wydałem solowej płyty, także no musi ona wyjść, żeby ludzie się przekonali, że faktycznie, no dobra, nie powiem, że bardziej warto przyjść na koncert, bo oba te wydarzenia
mają jakąś wartość. Ale inne doświadczenie trochę, nie? Dokładnie, no jakby koncert, tam jest treść i wykon live, a na Świętych Basach tam raczej jest czopka i jechanka, gdzie wiesz, no teoretycznie gramy to w formule sound systemowej, a tak naprawdę dłużej jestem na scenie i na majku niż w trakcie koncertu, tak nie? Jest, ostatnio tak graliśmy imprezę stary w Pradze Centrum, no to była akcja taka, że w zasadzie 6,5 godziny byłem cały czas na DJ-ce z mikrofonem, nie? No to zupełnie inna rozpineczka, nie? Jak no, koncertowo. Ale to wiadomo, też jest trochę rzadziej, nawijam tam cokolwiek, nie? Też nie chcę zarapować tych ludzi na śmierć. Tak jest, dobrze, także zapraszamy i na imprezy, i na koncerty, bo to jednak są zupełnie inne doświadczenia, także wbijajcie, czekajcie na płytę miłego ATZ-a, a ja was w tym momencie zapraszam już do Niny na ściankę obok, gdzie porozmawia ona z Krzysztofem G.